ubiegłym roku grupa mieszkańców Kietrza postanowiła sprawić, że nasze miasto w czasie ważnych świąt państwowych będzie bardziej biało-czerwone. Pomysł, idea zakupu flag biało-czerwonych w celu zawieszenia ich w przestrzeni naszego miasta zrodziła się w ubiegłym roku, a było to wynikiem potrzeby serca grupy osób, która zaangażowała się w pokrycie kosztów i sfinalizowanie całego zadania. Wśród tych osób była moja skromna osoba, pan radny powiatowy Tomasz Ognisty, pan przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu Damian Bosowski. Postanowiliśmy z własnych środków dokonać zakupu uchwytów, następnie kij i flag biało-czerwonych, które zostały zawieszone z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w 2016 roku. W bieżącym roku te flagi zostały przekazane na ręce burmistrza miasta. Flagi, które pojawiły się na ulicach, wypełniły miejską przestrzeń barwami narodowymi. Idąc wzorem innych miast, które z okazji świąt państwowych stają się biało-czerwone, chcieliśmy w ten sposób dołączyć do grona miast, które w sposób godny i właściwy chcą uczcić ważne dla nas rocznice i święta państwowe. Inicjatywa zyskała uznanie burmistrza Kietrza, pana Krzysztofa Łobosa. Inicjatywę nazwę krótko, bardzo moim zdaniem patriotyczna, wynikająca z poczucia tożsamości narodowej, z szacunku do symboli narodowych. Chciałbym podziękować radnym Tomaszowi Ognistemu, radnemu powiatowemu, panu radnemu Wojciechowi Maryszczakowi i panu radnemu przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kietrzu, panu Bosowskiemu, za to, że z taką inicjatywą wyszli. Mało tego, przekazali te flagi na własność gminy Kietrz. Nie wszyscy mieszkańcy Kietrza potrafili uszanować barwy narodowe. Podczas majowego weekendu skradziono 5 flag. To, że za każdym razem znika część z wywieszonych flag, napawa na pewno smutkiem, ale jest w nas nadzieja również na to, że złoczyńcy, złodzieje mają w sobie poczucie patriotyzmu i takiej wewnętrznej uczciwości, że postanowią zawiesić te flagi na własnych balkonach, być może w oknach własnych domów. Jeżeli chodzi o kradzież flag, możemy tutaj podejść na zasadzie traktowania szklanki albo w połowie pustej, albo w połowie pełnej. Pozytywny aspekt tego, że są patrioci, których nie stać na flagi i biorą sobie po prostu te flagi do domu, a negatywny taki, że wandale nie patrzą na to, z czym się wiąże niszczenie takiego symbolu, po prostu niszczą. Miejmy nadzieję, że przy kolejnych świętach wspólnie zadbamy o szacunek dla barw narodowych.